Ale coś pięknego. Pięknie. Siemanko, mamy dzisiaj 2 kwietnia i jadę do Klaudiusza wycierać szczupaki. Będzie druga sesja wycierania szczupaków. No pierwsza poszła dobrze. I słuchajcie, teraz ryby, które wtedy nie były gotowe, dotarła. Po prostu wytrzemy dzisiaj. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, słuchajcie, jestem naładowany pozytywną energią dzięki wam, bo bardzo pozytywny odzew był po pierwszym filmie. Starła szczupaka. Słuchajcie, czytam wszystkie komentarze, na wszystkie komentarze odpisuję. Jeżeli macie pytania, podoba wam się film, piszcie. Na pewno wam odpiszę na film. I nie zapomnijcie nacisnąć tego czerwonego guziczku subskrybuj. Słuchajcie, jeśli ktoś nie widział pierwszej części filmu, to macie tutaj u góry link do filmu i zapraszam do oglądania. Zobaczcie, co się działo i czekajcie na narodziny małych szczupaczków. Halo, ładnie. Dobra, wybieramy panią z miękkim brzuszkiem. O, proszę. Ale leci ikra. Kurde, zatrzymił. Zakrywamy głowę i skrzela, bo w skrzelach najwięcej wody. Klaudiusz, weź wycieraj. Ręce też chcę wytrzymać. Jo. Świeć 100% bez wody. Jak dojdzie woda, to się otwiera ikra wtedy. I jest bodajże 30 sekund. Coś takiego. Dobra, bierzemy. Poczekaj. O, patrzcie, co się dzieje. Ale coś pięknego. Pani gotowa. No. No ona taka co, strujeczka pewnie. No pięknie. Powinno lecieć po ściance, jak w zasadzie, nie? No dzisiaj oglądałem ten jego filmik i normalnie tak dawno. Wycieramy od góry, delikatnie kciukiem i idziemy do dołu. No już była tak gotowa, że praktycznie wszystko poszło samo. Tylko ją wzięliśmy, już leciała ikra. Czekaj, bo tu na ręcznik trzeba, to leci. Iść tak do rogu. No już chyba mniej więcej nie wyciśniemy. O, chociaż... To nie leci bokiem? Nie. Trochę. Słychać, że tam powietrze się odzywa, więc jest raczej... Za dużo nie zostało, ale jeszcze... O, chyba ja prawie już. No, nie ma co tam i... Mamy tych szczupaków. Dobra, bierzemy mamusię i co? Wypuszczamy, nie? Ładna, gruba mamusia. Proszę, jak poszło. Sobie stanie tu, odpocznie teraz. Czekaj, mój ręcznik. Tu ją. Oj, z tej też leci. Z tej pani już też leci ikra.
Klaudiusz wyciera do sucha cały, ojojoj, cały tył ryby. Delikatnie, byśmy jej nie naciskali. Stój. Dobra, mamy? To jedziemy. Dawaj szybko. Samo leci. Czyli gotowość na 100%. No już mogła, wiesz, zrzucić trochę. No. Na pewno, one już mówię, kiedy ja byłem wczoraj. Kiedy ci to dzwoniło? No wczoraj. Przedwczoraj to było. Wczoraj. Chyba wczoraj. Dobra, nie ma co. Ma co jej męczyć. Wracam. No, tamta mamuśka już poszła, następno do wody. Staram się szybko ręcznik na głowę. Klaudiusz wyciera. Aj, patrzcie jaka gruba. Gotowość. Dziś jeszcze nie. Patrzcie. Lekko naciskamy. Traficie. Widzisz? Traficie. Ta jeszcze nie. Jeszcze nie. Nic jej nie zrobisz. Dobra. Samica nie gotowa, to ją nazad. Chyba nie. Kurde. Płynie to, płynie. To jest samiec, chudy. To jest samiec. To był też samiec. O, chyba mam. Nie, tu było dużo samców. Raz, dwa, trzy. Kurde. Kurde, same samce? Samiec. Same samce, Klaudiusz. No, podobno ciężko samce z szczupaka, a my tu mamy same samce. To jest na jeden słój. No, no trochę jest, no co zrobimy? No podzielimy to na tamto, zobaczymy w ogóle, no. Jak to tam. Dobra, próbujemy tego, co? No. Samce tam pójdą, moim zdaniem. Chyba, że wiesz. Jemu się ciągle chce. Jo. Taka natura. Albo to już jest wytarty. Nie wiem, czekaj, leci. Co ty, to już jest wytarta samica. To chyba. Tak. Pomieszamy kilka samców. Gdzieś ty to. Wrócił z imprezy. Ale pokaleczony. No, o, ale patrzcie. To jest reproduktor. Przyszłościowy. Tak. O, pięknie. Już mamy, mleczu mamy sporo. Weź po tą szmatkę, żeby to na szmatkę nie kapło. Tu z dołu. No, ale no. Ładnie. Dobra, samczyk idzie do wody.
dał dużo mleczu. Ten jest naprawdę ale to. No jest, fighter. Muszę poradzić. Czekaj, co my teraz robimy? Bo może jednego zostawimy do tamtej samicy, czy jak? Mamy trzy samce jeszcze. Dobra, najmniejszego bolka. Co? Czekaj. Nie. To on sika, kurwa, to nie jest. Samiec też tak na początku, albo na koniec. To jest, ja już teraz za mocno duże. Samica. Samica tej. Wytarta. No już była też wytarta przed. Mamy znowu wytartą samicę, która się wytarła już naturalnie. I co, mamy teraz tego samca? Dwa samce mamy. No albo wytartą samiczkę. Tego bolka. Zobacz, czy to jest samiec. Sprawdzamy. No, mamy ogólnie dość tego, nie? No. Mleczu. To jest chyba samica wytarta, bo tak nic. No. Nie, nic nie idzie. To jest 100% wytarta. Dobra, wytarta samiczka znowu. Pamiętajcie, małe ryby się wycierają dużo, dużo szybciej. Od tych dużych. Mamy 2 kwietnia dzisiaj. Co? Jeszcze 2 szczupaki zostały. Jeden. Dwa. No jest. Też tak. Wow! Widzicie? Ten był rześki. No chyba ja. Możemy sprawdzić. Bo jak nie będzie samca, to wiesz, po co tamtą nie, no to wtedy ten, trzymać. Oła, ty mendo. Ja pierdolę, zawidzę, czy on jest potem pokieruszowany. Muszę go tak złapać po mojemu, bo... Ikra. Ikra, no. Dobra, kolejna wytarta mamusia. Takie ryby do 2 kg to... Pierwsze przystąpiły do tarła. No i im większe, tym później. Jest 2 kwietnia. A takie 4 z plusem. Niektóre gotowe, niektóre nie. Fajnie stoją, nie? Co, teraz mieszamy. Teraz rozprowadzamy, żeby sperma była jakby gotowa koło każdego z jajeczek. Teraz zapłodnienie jeszcze nie następuje, dopiero jak dodamy wodę. Weź zgarnij się na jeden koniec. Myśleliśmy, że będzie tyle ikry. Mhm. No ale na swój będzie. Nie? Myślę, że na swój sam raz. Jo, bo to wiesz, 3 razy nie objętość, jak oni to mówili. Mhm. Ikra podobno po wlaniu do słoja 3-krotnie zwiększa objętość. Zobaczymy za parę lat, ile tu będzie szczupaków, nie? Zobaczymy. Oby jak najwięcej. Chyba tak masz ładnie, nie? Dobra, Klaudiusz wymieszał cały mlecz z ikrą. Ja idę po wodę. Dopiero jak dodamy wody ze zbiornika, idę może tam po czystą, niezamuloną. Dopiero następuje zapłodnienie. Zapłodnienie następuje po dodaniu czystej wody. Co, myślisz już? No tyle co tam kojarzysz, to mówisz, że ten... Pół litra. Wymieszać, ale potem zostawić na 2 minuty. Nie? A, no dobra. Bez mieszania chyba, bo wtedy ostatnio mieszaliśmy. Nie? Dobra, myślę, zostawiamy na chwilę. Ale ja mówię już ten, jak teraz dolejemy tego litra. No. Żeby tego nie mieszać intensywnie, bo my wtedy mieszaliśmy, nie? Aha, zostawić to? No, no to mleczu było dużo. To...
Dobra, mleczu było dużo, dolewamy z litr wody i chwilę zostawiamy, żeby mlecz, plemniki mogły zadziałać. To tu trochę wymieszam. Jak nauka mówi, plemnik jest świetnym pływakiem i jest w stanie przepłynąć aż milimetr. I patrzcie, co się robi, piana się robi. Jak się robi piana we wodzie, to znaczy, że dochodzi do zapłodnienia. I jest dobrze. Czy to może tak w róg, co? Czy nie, żeby było gęściej? Teraz te zostaną. Dobra, zostaw na płasko. Mam dużą miskę. Ale na stole profeska. Tak. Nie? Co? Myślisz? Czekam, to sporo. No może ja. Patrzcie, robi się cały czas piana, to znak, że się ikra zapładnia. Klaudiusz delikatnie miesza piórkiem. Za chwilę dolejemy więcej wody i będziemy mieszali tak dokładniej, żeby jakby wszystkie ziarenka się rozkleiły, były pojedynczo. No i zobaczymy. Te niektóre już kolor zmieniają jakby. Widzisz? Są jasne i ciemne. Te białe może nie trafiły. Albo zagęszczenie jest większe, wiesz, dlatego coś tak wygląda. Jo. Może też być, no. Jo, bo wtedy przesuwasz. Plemnik od szczupaka milimetr. No, przepłynie. Jest kuńc. No, piana się robi, więc elegancko. Klaudiusz, co ty zrobisz z tym 500 plus za te dzieci? A my to coś wykombinujemy. Jo. Powiększymy tu interes. A jak? W litrze ikry o podobno znajduje się od 40 do 60 tysięcy jajek. W litrze niezapłodnionej, nie? Niezapłodnionej, no. W litrze niezapłodnionej ikry. Średnio przyjmuje się 50 tysięcy. Płuczemy teraz, żeby wszystkie ziarenka się rozdzieliły. Gęsie piórko. Co, tak jak wtedy chyba zlewamy i... Teraz zlewamy wodę i płuczemy dalej świeżo. Widzicie, jaka jest mętna? Znak, że zapłodnienie było. Ładnie wygląda, równo jest. Dobra, płuczemy dalej.
Weźmiemy piórkiem jeszcze. W takich warunkach, co my teraz zrobimy, to tarło, to no nic nie grozi tej ikrze, żadne czaple, kaczki, nic nie będzie tego wyżerać, ani karpiowate ryby. Później wylęk, też Klaudiusz postara się go trochę podtrzymać, żeby nic mu nie groziło. Żeby ta skuteczność była jak największa i żeby było jak najwięcej szczupaczków. Co, chyba jedziemy z tym. No, w takich warunkach to może chyba stać jakiś czas tym listem. No, ostatnie zlanie wody. Dolewamy wtedy świeżej i jedziemy do słoja. Ale ładnie, zobacz. Równa jest bardzo. Małe z białych. To mi też tak było, nie? A potem trochę się zrobiło. Jo. To zaczęło nas martwić, ale... Później się okazało, że jest ok. Pumba mówił, że jest dobrze. Jo, wszystko pod kontrolą. Ten fachowiec. Tak. O, patrz, ten tu stoi jeden. Tu przy... Ale tego możemy wypuścić, on się tu może wytrzeszcz. Nie chcę iść na wolność. No właśnie. Widzisz ty ją? Mam. Patrzcie, mamy taką mamusię. No jest gruba, strasznie. Wypuszczamy ją, nie mamy już samców. Może jeszcze tu jakiegoś znajdzie chętnego. Dobra, robimy to tak. Pięknie. No i co, idziemy z ikrą do słoiczka. No i elegancko. Dobra, słuchaj, otwieramy ten słój i nalewamy wody, nie? Do tego? No. Czyli do tego? Czyli... No, chyba no. Czy tam? Do tego. Tam się będzie skraplało. Nalewamy wodę i za chwilę Klaudiusz będzie wlewał. To jest druga partia ikry z tych większych ryb. Małe były szybciej gotowe. Patrzcie, mamy tylko bardzo mało jest białych ziarenek. Ty weź przepływ trochę zakręć. Gdzie? Przepływ, bo on za szybko tu będzie wylewało. Nie nadąży. Dobra, leci ikra. Dawaj. Pomożemy. Trudno. Ręka czysta, pomożemy. Każde ziarenko się liczy? To napęcznieje, nie? Teraz otwieramy przepływ, żeby ikra się wypukała. To jest bardzo ważne, żeby się ikra nie skleiła. Coś mi to w tym nie pasuje w tych towarzystwach. Słuchajcie, w naszą wylęgarnię, Klaudiusza wylęgarnię, którą Klaudiusz robił sam, musimy przenieść na bieżącą wodę
Ta woda idzie z tego zbiornika, gdzie były odławiane szczupaki, także temperatura jest sama. Bo tu mamy obieg zamknięty. No i troszkę nam mętniała woda, no ale teraz przeniesiemy to do rzeki, która płynie z tych zbiorników i będzie tacy. To się wypłuka. Nie, jesteśmy w domu. Zobacz. No chyba petarda. Tu się zapiera bez palików ani bez niczego, nie? I zobacz, woda się miesza w tym, widzisz? Odwrotnie. Odwrotnie, czekaj. Ale za... Odwrotnie. Za tym, ja? No. Czekaj, nie, nie, no... Strony tylko zamienić. Ty musisz złapać tu. Co tu? Czekaj. O. Masz tam? No to za. Ty, z tamtej strony. Klaudiusz, co? Z tamtej. Co? Z tamtej, nie? No dobrze. Czekaj, bo tu na tych kamieniach stoi. Ta pompa sięgnie? O! Nie, tak. Dobra. I co, pompę tu? Wszystko pasuje, patrz. No, tu mamy rzeczkę, która idzie z jeziora, w którym były pozyskiwane tarlaki. Mamy pompę z kamyczkiem. Mamy inżyniera Klaudiusza, który to wszystko zbudował. Nie, Klaudiusz? Inicjatora. Tak, inicjator. Inicjator z kamerą. Ta już ma ile tydzień, Klaudiusz? Czy lepiej? Tydzień. Tu mamy tydzień, a tu mamy z dzisiaj. Ta na pewno jeszcze napęcznieje. O tatu. Także zobaczymy. Mamy nawet oczy widać. Ty, teraz lepiej widać te oczy, nie? Też światło daje słońce. O. To jest ikra, co ma tydzień. To jest ikra, co jest dzisiaj. Pozyskana, zapłodniona. I tu jest znowu, co ma tydzień. No zobaczymy, co z tego będzie. Nie, ona się tu zaraz wody dostała, no już się poprawiła. Plemnik w naturze, plemnik ogólnie, szczupaka milimetr może przepłynąć. Także w naturze wiecie, jak to wygląda. Albo trafi, albo nie trafi. A my trafiliśmy tutaj wszystkimi prawie. Jest elegancko. Gdzie to będzie? Jak coś wyjdzie, to produkcję można zwiększyć. Ten stanek tak. Jest łatwo można przerobić. No pewnie, na więcej słoi. 100 metrów w drugą stronę, najwyżej trochę skręcimy. Tak, słoi będzie dużo. Ej, pozdrawiamy pana Grzesia, Kozę i Sebastiana z Ratuj Ryby, bo to po ich filmikach dużo oglądaliśmy, no i się urodził ten pomysł. To nie, Klaudiusz? Tak jest, no. Dokładnie. Pan Grzegorz Koza wszystko dokładnie wytłumaczył. Sebastian tam dał pomysł. No i teraz powstaje takie coś na Kaszubach. Jeżeli wam się filmik podobał, łapeczka w górę, dajcie suba i
czekajcie na wylęk szczupaka. Pozdro.